Słuchajcie, jestem poza domem, jestem w takim miejscu, gdzie z jednej strony mam ogródki działkowe, z drugiej strony mam las. Szczęśliwie o tej porze nikogo nie ma. Tutaj broni mnie moja osobista ochroniarka, czyli Ambra. Mam do Was kilka słów. Jest to już dzisiaj drugi materiał. Mam nadzieję, że docenicie. W każdym razie chciałam odnieść się, skorzystać z okazji, aby opowiedzieć Wam o kilku ciekawych sprawach i odnieść się do tego, co... Ambra! Przepraszam, ale pilnuję cały czas, żeby nie zgubić psa. A mianowicie do takiego, jakby powiedzieć, schematu bądź programu antymigracyjnego, który przedstawiła Konfederacja. Ale wracając do rzeczy. Dałam Wam na zakładce społeczność, w której znikają materiały, link do takiej audycji Giancarlo Marcottiego, bardzo cenionego ekonomisty włoskiego, który i wykładowcy akademickiego, który już od dłuższego czasu twierdzi, że jedyną nadzieją dla gospodarek europejskich jest po prostu rozwiązanie Unii i najlepiej, gdyby odbyło się to w sposób pokojowy, bo wtedy by najmniej zaszkodziło wszystkim. No cóż, jego zdaniem to, co dzieje się we Francji, to jest po prostu początek końca. Ja tutaj sięgnęłam jeszcze do źródeł. Też będziecie mieli link, jeśli go oczywiście nikt nie skasuje. A mianowicie do wypowiedzi takiego komentatora prawicowego francuskiego, który na pytanie, co należy w tej chwili robić, powiedział: nic, trzeba siedzieć i czekać, aż wszystko się samo rozpadnie. No cóż, jest to bardzo, bardzo smutne, ponieważ wydaje się, że takie piekiełko, które się rozpętało, po prostu jest najlepszym dowodem, że rewolucja po prostu niszczy swoje dzieci. I miejmy nadzieję, że skończy się to dobrze, że nie będzie bardzo wielu szkód. Natomiast we Włoszech ciekawie komentuje się wizytę Giorgi Meloni w Warszawie, no i jej wypowiedzi. A najbardziej ostry komentarz to chyba ten Francesco Amadeo. Amadeo to jest dziennikarz z Neapolu, jak wszyscy Neapolitańczycy. Nie używa on kagańca, jeśli chodzi o wyrażenie treści, które jego zdaniem są ważne. A mianowicie powiedział, że do niedawna, żeby coś załatwić w Europie i mieć poparcie Wielkiego Brata, należało jechać do Berlina, a w tej chwili trzeba jechać do Warszawy. No i jeszcze bardzo narzekał, jak to projekt Intermarium odsuwa na margines Włochy. I ponieważ takim z jednej strony ma być Polska, a z drugiej strony ma być Chorwacja. No cóż, ja to oczywiście skomentowałam, przypominając tradycję tego projektu, przypominając, że we Włoszech starałam się, no nie wiem, czy to słowo lobbować jest dobre, bo przecież nie mam żadnych środków, ale w rozmowie z przedstawicielami świata politycznego wspominałam o tym projekcie, o nim, zanim zaczęła być o nim głośno, jako, powiedzmy sobie, zrównoważenie polityki wschód-zachód, która daje wyjątkowe możliwości tylko niektórym państwom, a średniaki znajdują się właściwie cały czas w trudnej sytuacji. No, w odpowiedzi usłyszałam, że Polska w 1914 roku też miała ambicje imperialne, a dokładnie Piłsudski, no co mnie rozbawiło, jako że Polski w 1914 roku po prostu nie było. No ale to chciałam, to Wam cytuję, żeby po prostu przybliżyć Wam, jakie są komentarze, co się mówi na ten temat. I jednak mimo wszystko muszę powiedzieć, że mądrzy ludzie zareagowali
zareagowali odpowiednio, a mianowicie zrozumieli, że Polska musi optować za takim rozwiązaniem, jeśli chce przetrwać, ponieważ znaleźć się między dwoma państwami o imperialnych ambicjach, które najchętniej graniczyłyby ze sobą, tworząc, nie wiem, jakiś nowy twór typu Unii, to jest bardzo niebezpieczne miejsce i było zresztą tak zawsze. A więc nie chodzi tutaj o to, że Polska ma jakieś ogromne ambicje, tylko po prostu o to, że trzeba się w jakiś sposób zabezpieczyć i ten program jest, wydaje się być programem sensownym, ponieważ tym bardziej, że naprawdę połączenie między Skandynawią a południową Europą byłoby ogromnym ułatwieniem, mogłoby stymulować rozwój gospodarczy. A więc myślę, że warto to uwzględnić. Mam nadzieję, że teraz będzie się o tym więcej mówić. Chociaż muszę przyznać, że ta wizja Polski jako potęgi europejskiej trochę mnie podniosła na duchu, ponieważ cały czas obawiam się, żeby Polska nie została rzucona na pożarcie, biorąc pod uwagę, że jeśli sięgniemy po agendę 2030, to z całej Europy mają pozostać tylko dwa państwa, a mianowicie Niemcy i Rosja. A więc nie jest to specjalnie pozytywna wizja dla nas. I tutaj jest jeszcze jeden cytat z tego, co mówił Giancarlo o Marcotti, a mianowicie, że Włochy mają jedyną szansą Włoch jest emitowanie własnej waluty, ponieważ euro zostało opracowane na potrzeby niemieckiego rynku, ewentualnie podobnych gospodarek jak holenderska czy austriacka. Natomiast absolutnie nie jest odpowiednie dla mechanizmów rynkowych południowej Europy i myślę, że także wschodniej, w wyniku czego fakt, że Polska zachowała złotówkę, jest on bardzo, bardzo istotny. I tu jeszcze przypomnę, że państwo swoje zyski czerpie jedynie z emitowania narodowego pieniądza. Jeśli chodzi o podatki, no cóż, w chwili obecnej są one przeznaczane na opłacanie odsetków od długu, czyli mimo iż podatki mogą rosnąć do gwiazd, to nie odbije się to na bogactwie Polski. Mam nadzieję, że to rozumiecie. I jeszcze jedna sprawa, że tylko gotówka jest pieniądzem państwowym. Jeśli chodzi o pieniądz cyfrowy, on jest tworzony sztucznie przez międzynarodowe korporacje finansowe i do nich należy. I za używanie owej cyberwaluty za każdym razem trzeba płacić. Przecież wszystkie transakcje, które się płaci kartą, one nie są bezpłatne, prawda? Także warto, żeby o tym pamiętać, warto, żeby bronić gotówki. A wracając do właśnie owego nie dla migracji opracowanego przez Konfederację, no widziałam bardzo dużo pytań i niektóre po prostu są dla mnie szokujące. Dlatego do tego nawiązuję, aby w pewnym stopniu wam ułatwić odpowiadanie na niektóre pytania. A mianowicie jedno z pierwszych pytań, a jak nie będzie migrantów, to kto w Polsce będzie pracował? No cóż, chciałam powiedzieć, że z tego co wiem, to Polaków no, jest ponad 30 milionów i większość z nich pracuje. Także wydaje się, że jeśli chodzi o ręce do pracy, jeśli będą dobre warunki finansowe, to nie trzeba będzie zabiegać. Jeśli będą dobre warunki, będą wracać Polacy, którzy wyjechali za granicę. I tu jeszcze jest jedna rzecz. Większość migrantów są to młodzi mężczyźni, którzy spieniężyli swój majątek, ponieważ nigdy nie jest tak, że te podróże są za darmo. Myślę, że jak się podliczy koszty, to bardzo niewiele osób w Polsce byłoby po prostu stać na taką podróż pontonem do lepszego świata oczywiście.
I tutaj chciałam powiedzieć, ci ludzie, gdyby pozostawili te pieniądze w swoim kraju, gdyby nimi obracali, gdyby pracowali, ponieważ są właśnie w tym wieku produkcyjnym, to niewątpliwie przyczyniliby się do bogactwa swoich krajów. I tutaj jest takie pytanie, czy jest etyczne pozbawianie ubogich krajów, no ich właściwie jedynego bogactwa, mianowicie ludzi. I tu jest taka kwestia, jeśli pomagamy, to pomagajmy na miejscu i w sposób sensowny. Nie po to, żeby zasilać kieszenie i konta bankowe miejscowej, skorumpowanej biurokracji, ale żeby pomagać ludziom, udostępniając jakieś know-how, udostępniając nowe projekty, tak żeby ci, którzy chcą rzeczywiście poprawić swoją sytuację, mogli to zrobić. Nie chodzi o to, żeby dać rybę. Trzeba dać wędkę i nauczyć łowić ryby, prawda? To wydaje mi się taką wyjątkowo ważną sprawą, o której warto pamiętać i na którą warto zwrócić uwagę. Dalej. Polska od bardzo dawna była jednym z krajów w czołówce robotyzacji, automatyzacji. Polskie uczelnie techniczne mają na koncie wiele patentów, aczkolwiek nie zawsze potrafiły je wykorzystać. No tutaj cała sprawa technologii związanych z grafenem na przykład, ale nie w tym rzecz. Jeśli chodzi o, ale to już inna sprawa trochę, natomiast jeśli chodzi o cybernetykę, automatykę, robotykę, to zawsze Polska była w czołówce. I właściwie to, o czym mnie jeszcze uczono w szkole, że jak będę dorosła, to będzie się pracować kilka dni w tygodniu i to będzie taka praca nadzorująca, bowiem wszystkie cięższe prace będą wykonywane przez roboty. A tymczasem tendencja jest taka, żeby to ludzie wykonywali ciężkie prace, a sztuczna inteligencja ma ich jedynie nadzorować, czyli wprost odwrotnie. Warto byłoby zatem zmienić kierunek i powalczyć, aby to człowiek nadzorował sztuczną inteligencję i roboty, które wykonywałyby ciężkie prace. Dalej, jeśli chodzi o miejsca pracy, to wydaje się, że polskie firmy w dużej części korzystają z polskich pracowników. Natomiast komu są potrzebni cudzoziemcy, szczególnie z krajów, powiedzmy sobie, rozwijających się, jednocześnie no praktycznie bez przygotowania, pracownicy niewykwalifikowani. Takich robotników potrzebują zagraniczne korporacje, które w Polsce, no cóż, znalazły się w pewnym stopniu prawem kaduka, które nawet nie odprowadzają podatków w Polsce, jak w Irlandii albo na Kajmanach. Więc w każdym razie wydaje mi się, że specjalnie o nich się troszczyć nie powinniśmy. Kolejny komentarz, a mianowicie taki, no bo w Polsce nie rodzą się dzieci. No cóż, ja myślę, że w Polsce powinni rodzić się Polacy. Polska jest krajem monoetnicznym na szczęście i niewiele krajów może docenić taki, mieć taki luksus. Widzimy, jak się kończy polityka multikulti. I ona nic dobrego nie wnosi, a jak mówił profesor Koneczny, na jednym terytorium nie mogą równolegle działać dwie cywilizacje, dwie kultury. Więc wydaje mi się, że tutaj jest to również bardzo istotne. A przy okazji warto sięgnąć do badań socjologicznych, a mianowicie dzieci więcej rodzi się tam w rodzinach bogatych. Czyli jeśli Polacy osiągną pewien sposób, poziom zamożności, to będą mieć więcej dzieci. To jest normalne, na wszystkie dzieci trzeba zarobić, trzeba zapewnić im dobre wychowanie. Takim wyjątkiem od tej reguły są kraje bardzo ubogie, takie właśnie jak niektóre kraje afrykańskie, gdzie dzieci są, jakby powiedzieć, gwarancją korzyści w ten sposób, że jadą one właśnie do Europy na socjal, a chciałam wam powiedzieć, że rynki są, koszty są takie, że z jednego socjalu żyje w Afryce, na przykład w Nigerii, całe miasteczko.
I tu chciałam znowu przypomnieć taką historię związaną z Włochami, kiedy to taki lewicowy Somalijczyk wszedł do parlamentu jako przedstawiciel lewicy oczywiście. Miał tutaj reprezentować ludność napływową, a potem się okazało, że jego żona zadaje szyku z torebką Vuitton bardzo, bardzo drogą. No i ów pan, który się nazywał Saul Mahoro, Abel Abdis chyba, i stwierdził, że jest prawo do elegancji. No cóż, bardzo oryginalne prawo. Natomiast to, o czym chciałam powiedzieć, rodzina, jego teściowa, jego żona, między innymi otrzymywały wysokie dotacje od strony państwa za pracę właśnie z gośćmi z zagranicy. No i te pieniądze nie były przeznaczane na pomoc, tylko kończyły się w ich kieszeni, ale nie w tym rzecz. Otóż okazało się, że wszystkie te pieniądze były inwestowane w kraju, z którego ci ludzie uciekli. Somalia, Gambia, jakieś takie kraje. Także to samo można zauważyć, że jeśli chodzi o migrantów, oni starają się ograniczyć do minimum wydawanie pieniędzy i wysyłają te pieniądze za granicę. Także to są takie pytania, które są odpowiedzi, które dobrze, żebyście znali i umieli wykorzystać w dyskusjach. I kolejna sprawa, która również jest ważna, a mianowicie to, że w Polsce media powinny być polskie. Czyli polski kapitał i mniejszości po prostu nie powinny mieć prawa wydawania swojej prasy, swoich mediów. W tych czasach bez problemów można oglądać wiadomości z rodzinnego kraju przez satelitę albo internetowo, więc nie ma potrzeb. A no cóż, język polski jest w Polsce obowiązujący, więc dobrze byłoby się go uczyć. Media i przede wszystkim taka dwujęzyczność sprawia, że ludzie nie chcą się asymilować, nie chcą się uczyć języka polskiego. Jednocześnie daje to taki niedobry precedens, a mianowicie do twierdzeń, które no, dowodzą, że tutaj już musimy mówić o mniejszości, mniejszość ma swoje prawa, mniejszość chce terytorium. I tutaj chciałam powiedzieć, że warto zwrócić uwagę na sytuację polskiej mniejszości, na przykład na Ukrainie. I przypomnę, że to były polskie tereny. Były to najżyźniejsze tereny Polski. Lwów był jednym z miast podstawowych, miast, które właściwie były, by to dobrze określić, stolicami kulturalnymi i naukowymi Polski. I ten kraj, to zostało oddane. Dla mnie bardzo bolesne było, kiedy zobaczyłam taki złocony, olbrzymi pomnik w stylu tych leninowskich pomników przedstawiający banderę, który można zobaczyć w Lwowie. I oczywiście tutaj musimy pomagać każdemu potrzebującemu. Ale myślę, że dołączanie do tego interesu politycznego nie powinno mieć miejsca, a także niekoniecznie Polska jest miejscem, gdzie trzeba pomagać potrzebującym innej narodowości. Bo jest bardzo wielu Polaków potrzebujących pomocy i którzy tej pomocy nie uzyskują. Tu jest jeszcze jedna rzecz, na którą chciałam zwrócić Waszą uwagę. Otóż mówi się bardzo dużo o instytucjach, fundacjach, instytucjach pożytku publicznego, które nie płacą podatków. Wytłumaczcie mi, dlaczego nie ma takich fundacji, które pomagałyby na przykład ludziom w trudnej sytuacji wykonywać prace remontowe. Przecież nikt ze sobą domu do grobu nie zabierze, a domy, które są, to jest bogactwo narodowe, to jest narodowy majątek. I tutaj ani nie ma
ułatwień, aby te domy były dostępne dla osób mniej posażnych. Natomiast nie istnieje żadna inicjatywa i myślę, że warto też postarać się, aby inicjatywy wzajemnej pomocy, po pierwsze, były związane z terytorium, czyli pomagamy najbliższym sąsiadom i staramy się tak, żeby nikt nie pozostał bez tej opieki i pomocy, natomiast odrzucamy kwestię polityczną. Ja już Wam mówiłam o Lion Clubach. To jest inicjatywa, która jest bardzo starą inicjatywą i właściwie jest w wielu krajach, głównie krajach anglojęzycznych. Moja przyjaciółka mieszkająca w Kanadzie była przez pewien czas nawet szefową takiej organizacji. To po prostu jest grupa ludzi, którzy starają się sobie wzajemnie pomagać na swoim terenie. Ja najpierw nie wierzyłam, że coś takiego jest w Polsce, znalazłam stronę. Okazało się, że organizacja ta zajmuje się zapewnieniem pomocy medycznej młodym Ukraińcom, a o Polakach ani słowa. I tu jest taka rzecz, ponieważ giną materiały, chciałam je raz jeszcze podkreślić, że staram się wykonywać po prostu rzetelną pracę dziennikarską, dlatego nigdy nie daję materiałów, które są po prostu wyssane z palca. Odwołuję się do ważnych, do znanych tytułów, które działają również legalnie. No oczywiście ja nie byłam w Tajlandii i nie widziałam na przykład małp na łańcuchach zbierających kokosy. Natomiast odwołuję się do portali, które powiedzmy sobie oceniam jako rzetelne. Zresztą jeśli odsłuchacie teraz niektóre z zeszłorocznych vlogów, to okaże się, że wszystkie fakty, które były przedstawiane, no, okazały się prawdziwe. Także jest to, powiedzmy sobie, dowód takiej i mojej rzetelności, i rzetelności źródeł, które podaję. A dobrze, kochani, to już wszystko. Wieczór jest bardzo piękny. Mam nadzieję, że będziecie mieli piękne lato. Nagrałam właśnie pierwszy w tym roku odcinek z serii Letnie czytanie pana Kopalińskiego. To są takie króciutkie teksty, które nawet mój archaiczny sprzęt jest w stanie zarejestrować bez problemów. Mam nadzieję, że wam się spodobało. To są takie ciekawostki, które warto zapamiętać, w większości interesujące. Także pozdrawiam was serdecznie i pięknego, pogodnego lata, oby świat stał się lepszy.